Panie marszałku, Wysoka Izbo. Klub Solidarna Polska uważa, że uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków, jest uchwałą potrzebną i my podzielamy pogląd, że zasada, którą proponuje Komisja, Rada i Parlament Europejski, zasada ta jest sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem. My także uważamy, że należy uznać to rozwiązanie za niezgodne z zasadą pomocniczości, proporcjonalności i zasadą przyznania. Przede wszystkim uważamy, czy wierzymy w mechanizmy. Rzeczywiście jest tak, że kobiety są osobami i pracownikami bardzo dobrze wykształconymi. Pracownikami, którzy często mają olbrzymie doświadczenie w pracy zawodowej na określonym stanowisku. I dostrzegamy problem braku wystarczającej reprezentacji w różnych organach zarządzających. Natomiast uważamy, że nie wolno zwalczać dżumy cholerą. I nie wolno w sposób sztuczny poprzez parytety w cudzysłowie uzdrawiać tego stanu rzeczy. Trzeba stworzyć takie mechanizmy, by wybór kobiety, która jest lepiej wykształcona, bardziej doświadczona od mężczyzny na danym stanowisku, był czymś oczywistym i by wynikał z przesłanek zdroworozsądkowych. A tu podzielam opinię pani poseł Zalewskiej, że my tutaj analizując ten projekt dyrektywy cały czas obracamy się w oparach absurdu. Przede wszystkim nie bardzo rozumiem, dlaczego parytety miałyby dotyczyć tylko dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, a nie na przykład dyrektorów szkół czy szpitali. Dlaczego akurat tylko spółki, czy sytuacja w spółkach ma być w ten sztuczny sposób, powiedzmy, uzdrawiana? To jest kompletnie niezrozumiałe, niesprawiedliwe i absurdalne. W związku z tym uważamy, że no, nie wolno udoskonalać rzeczywistości, tworząc złe, irracjonalne, niefunkcjonalne prawo. Dlatego klub Solidarna Polska uzna tę uchwałę za godną przyjęcia i uzna, że propozycje Rady i Parlamentu Europejskiego są niezgodne z zasadą pomocniczości i proporcjonalności. Dziękuję.